W grudniu 2018 roku starosta ostrowiecki Marzena Dębniak ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wymogi na objęcie tego stanowiska były ściśle określone. Wykształcenie wyższe oraz dodatkowo praca, czy to będzie w instytucjach rynku pracy ze stażem nieco dłuższym, czy też w publicznych urzędach nieco krótszy staż pracy, 3-letni. Po spełnieniu wymogów formalno-prawnych do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostały dwie osoby, Aneta Bławat i Małgorzata Stafijowska. W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy sprawowanie tej funkcji powierzone zostało Małgorzacie Stafijowskiej, która w ocenie komisji rekrutacyjnej oprócz spełniania wymagań posiada odpowiednie predyspozycje, umiejętności, duże doświadczenie i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych. Małgorzata Stafijowska z Urzędem Pracy w Ostrowcu związana była przez 20 lat. Początkowo sprawowała funkcję kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Później została zastępcą dyrektora urzędu. 4 lata temu została zwolniona ze stanowiska przez pełniącą obowiązki dyrektora. Przez ten okres pracowała w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w referacie do spraw społecznych. Zawsze z ludźmi i zawsze dla ludzi. Bardzo kocham pracę z ludźmi, jestem typem społecznym i wydaje mi się, że to jest też taki duży atut, jeżeli chodzi o obsługę klienta zarówno w mieście, jak i w powiecie. Nowe stanowisko to nowe wyzwania. Powrót do Powiatowego Urzędu Pracy to dla mnie przede wszystkim nowy rozwój zawodowy, bo chciałabym też jako dyrektor wprowadzić tutaj szereg zmian, które będą bardzo dobre, skuteczne dla naszego powiatu ostrowieckiego. Wśród pierwszych zadań do realizacji, jakie wymienia nowa dyrektor Urzędu Pracy, jest wzmocnienie tych działań, które dają szansę na środki finansowe dla pracodawców i przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć stałe miejsca pracy, czyli takie, które gwarantują zatrudnienie na minimum 2 lata. Dlatego jest to ważne, że patrząc na statystykę Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia chociażby 2018 roku, niestety mamy powrót poprzednio pracujących w dużej grupie osób. Na 4311 osób zatrudnionych, 3715 z powrotem powróciło do rejestrów bezrobotnych, więc zdając sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja na lokalnym rynku pracy, należy moim zdaniem tak wzmocnić tutaj pracodawców, żeby te miejsca pracy były stworzone dłużej niż 3 miesiące czy 6 miesięcy. Na chwilę obecną aż 1125 osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Ostrowcu to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Jednym z priorytetowych celów urzędu będzie m.in. udzielenie pomocy tej grupie w podwyższeniu swoich kwalifikacji. Można zorganizować odpowiednie szkolenie, można przygotować odpowiedni staż, można również wesprzeć się doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, który pokaże, w jakim kierunku właśnie można zadbać o swój rozwój zawodowy. I wydaje mi się, że ta grupa również będzie tutaj takim, cieszyła się ze strony urzędu sporym zainteresowaniem. Przed Małgorzatą Stafijowską wiele pracy. Powiat ostrowiecki od kilku lat zajmuje niechlubne 3. miejsce, jeśli chodzi o poziom bezrobocia w województwie świętokrzyskim ze stopą 11%. Pierwsze jest Skarżysko-Kamienna, a drugi Opatów.